Cmentarz Rakowicki, najważniejszy cmentarz Krakowa, założony został na początku XIX wieku. Zajmuje 42 hektary w pobliżu dworca kolejowego. To piękny teren, pełen starych drzew, a wiele nagrobków to dzieła sztuki. Dla wielu Krakowian to miejsce, gdzie pochowani są członkowie ich rodziny. Tu również pochowanych jest wiele wybitnych postaci z dziejów Krakowa. Ze względu na to, że w Krakowie Polacy cieszyli się większą swobodą w porównaniu z innymi zaborami, to tutaj odbywały się patriotyczne uroczystości, w tym pogrzeby. Na Rakowicach znajdują się liczne pomniki ofiar powstań narodowych, z których najpiękniejszy to Anioł Zemsty, dłuta Konstantego Laszczki, upamiętniający ofiary bombardowania Krakowa przez Austriaków w czasie Wiosny Ludów. Ich pogrzeb stał się manifestacją patriotyczną. Podobne znaczenie miał pogrzeb wielkiej aktorki scen polskich i amerykańskich, Heleny Modrzejewskiej. Zmarła ona w 1909 roku na emigracji w Kalifornii, a po 2 miesiącach, zgodnie z jej ostatnią wolą, jej ciało zostało przeniesione do Krakowa i spoczęło w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rakowickim. Mowę pogrzebową wygłosił Henryk Sienkiewicz. W imieniu dramaturgów piękną Helenę pożegnał Lucjan Rydel. Dzień Wszystkich Świętych to rocznica śmierci zmarłego w 1893 roku Jana Matejki. W czasie jego pogrzebu bił dzwon Zygmunta, a w orszaku za jego trumną szły tysiące Krakowian i Polaków, którzy przyjechali ze wszystkich zaborów, żeby pożegnać mistrza. Okazały grobowiec jego rodziny znajduje się pośrodku głównej alei cmentarza rakowickiego. Najwięcej znanych nazwisk można zobaczyć na nagrobkach przy Alei Zasłużonych. To tu pochowany jest m.in. poeta i ukochany piosenkarz kilku pokoleń Polek i Polaków, Marek Grechuta. Na nagrobku znajduje się jego popiersie z drewnianym konikiem w dłoni, a obok rodzina zmarłego zasadziła dzikie wino. Są to cytaty z jego najsłynniejszych tekstów. Są też na Rakowicach nagrobki nieoczywiste. Jeden z nich należy do genialnego architekta przełomu XIX i XX wieku, Teodora Talowskiego. To dzięki niemu mamy krakowski gmach Sokoła, kamienicę pod śpiewającą żabą, kamienicę pod pająkiem, czy kamienicę Festi na Lente. Ekstrawagancki architekt na swoim rodzinnym grobowcu umieścił Sfinksa. Należy pamiętać, że cmentarz rakowicki nie jest cmentarzem parafialnym, lecz komunalnym, miejskim. Do pochówku na nim mają prawo wszyscy krakowianie, bez względu na wyznanie czy światopogląd. Przy Alei Zasłużonych można zobaczyć piękny, drewniany krzyż prawosławny. To nagrobek niezwykłego malarza i pisarza ikon, Jerzego Nowosielskiego. Zaprojektował go Krzysztof Lenartowicz, a na jego wschodniej stronie znajduje się kopia abstrakcji Nowosielskiego Wschód Słońca. Nieopodal Alei Zasłużonych, w rodzinnym grobowcu, leży najwybitniejsza polska poetka, laureatka literackiej Nagrody Nobla, Wisława Szymborska. Jej pogrzeb miał z kolei charakter świecki. Mowę pogrzebową wygłosił m.in. jej sekretarz, Michał Rusinek, oraz ówczesny prezydent, Bronisław Komorowski. Niezwykłą autorkę żegnały dźwięki jej ulubionej piosenki Ellie Fitzgerald, Black Coffee. Jazz na Rakowicach przykrytych śniegiem. Niesamowite wspomnienie. Miłośnicy poetki, znanej z zamiłowania do palenia, przynoszą na jej grób papierosy, zapalniczki i popielniczki. Cmentarz rakowicki ma też swoje problemy. Jednym z nich, powszechnym na wszystkich nekropoliach, są kradzieże. Od lat zmagają się z nimi opiekunowie nagrobka Tadeusza Kantora. Zaprojektował go w 1987 roku sam Kantor, z myślą o pochowanej tam swojej matce. Znajduje się na nim rzeźba chłopca siedzącego w szkolnej ławce, co jest nawiązaniem do słynnego spektaklu Kantora Umarła klasa. Niestety, wykonany z brązu chłopiec przedstawia dużą wartość dla handlarzy złomem. Ostatni raz został skradziony w 2013 roku. Na nagrobku została sama ławka. Dzień Wszystkich Świętych w 2020 roku jest inny niż wszystkie. Nie będziemy tłumnie odwiedzać grobów naszych bliskich. Mam nadzieję, że ten wirtualny spacer był chociaż namiastką tej tradycji. Nie odbędzie się też tegoroczna kwesta Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa. W tym roku można wesprzeć ją w internecie.